namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Trader 21, inwestor oraz założyciel kliniki CCSVI Klinik. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem będzie o Twojej klinice oraz o styku ochrony zdrowia z gospodarką, z państwem. Dodam, że nie będziemy tutaj rozmawiać o leczeniu zębów czy dobieraniu okularów, tylko o ochronie zdrowia grubego kalibru, a to już temat na pewno interesujący. Ale po kolei, jakbyś mógł naświetlić, czym się zajmuje Twoja klinika, jaka jest geneza jej powstania, cóż znaczy ten tajemniczy skrót i na jakim etapie to w tej chwili jest? Klinika zajmuje się udrażnianiem przepływów krwi z mózgu. Musiałem ją zrobić dlatego, że u kogoś w mojej rodzinie wiele lat temu wykryto stwardnienie rozsiane. Okazało się, że po relatywnie prostym zabiegu, może inaczej, oficjalna, konwencjonalna medycyna akademicka mówi, że jest to choroba neurologiczna o nieznanym podłożu, w której to twój układ immunologiczny jest zbyt silny i atakuje twoje zdrowe komórki, głównie nerwowe. Medycyna nie wie, jak tego leczyć, ale podają leki, których zadaniem jest zniszczenie układu immunologicznego. 3 miesiące testowaliśmy jeden akt, znaczy sprawdzono oczywiście, skutki okazały się tragiczne. Zresztą jakbyś kiedykolwiek przeczytał ulotkę leku na stwardnienie rozsiane, zobaczyłbyś, że lek jest gorszy niż sama choroba. I to są wszystko twarde dane wymienione w ulotce jako skutki uboczne. W każdym razie, testując komórki macierzyste, które akurat przyniosły bardzo dużą poprawę, natknąłem się na film człowieka, któremu udrożniono przepływy w żyłach szyjnych. Jego stan się neurologiczny bardzo, bardzo poprawił. Więc zacząłem drążyć temat. 2010 rok. Kolejki w... To jest właśnie CCSVI. Czyli udrażnianie przepływu bezpośrednio krwi z mózgu poprzez żyły szyjne i wiele, wiele innych żył, nawet na poziomie całego korpusu. I przeprowadziliśmy też taki zabieg. Skutki okazały się bardzo, bardzo dobre. Osoba, która mogła przed zabiegiem przejść 50 metrów, nagle mogła przejść kolejnego dnia 4 km. Jak nie zobaczysz, nie uwierzysz. Wiele innych symptomów też zniknęło. I stan generalnie zaczął się poprawiać przez kolejne 18 miesięcy, praktycznie do poziomu całkowicie zdrowej osoby. Po czym zaczęły się jakby kolejne problemy, jakby stan zaczął znowu się pogarszać. Okazało się, że niedrożne są naczynia wewnątrz czaszki. I powiedzmy, na świecie było w tamtym czasie 50 klinik, które robiły tylko i wyłącznie bardzo proste zabiegi w znieczuleniu miejscowym na poziomie żył szyjnym, w którym było najwięcej blokad. W ogóle od tego się zaczęło, więc wszyscy poszli w komercję. W straszny sposób to robiono. Bardzo niekompetentny, dlatego też kupę negatywnego środowiska się stworzyło wokół CCSVI. Był jeden sensowny lekarz, Salvatore Sclafani w Nowym Jorku, który właśnie przeprowadził tą operację, o której Ci powiedziałem, po której zniknęło 80% symptomów. On też używał dużo bardziej zaawansowanych metod, czyli ultrasonograf wewnątrznaczyniowy. Mówiąc wprost, chodzisz do żyły z kamerką od środka i patrzysz, co tam się dzieje. On daje dużo, dużo lepszy obraz niż 20 sekund diagnostyki przy tam standardowej flipografii. Ale nikt, łącznie ze Sclafanim, nie operował naczyń wewnątrz czaszki, a tam leżał problem. Więc jeżeli tutaj masz niedrożne naczynia, a krew schodzi z mózgu, tędy, no to że zaczniesz pracować tu, czy troszkę niżej, nie da Ci najmniejszych rezultatów. Więc mając trochę tych kontaktów i w Polsce, i na świecie, udało mi się znaleźć człowieka, neurologa, który napisał cały projekt naukowy, dlatego że jeżeli nie robisz czegoś, co nie jest uznaną praktyką medyczną, żeby to robić i nie stracić prawa wykonywania zawodu, musisz coś robić w ramach projektu badawczego, na który zgodę musi wydać komisja bioetyczna, która ocenia, czy projekt jest bezpieczny, czy w ogóle ma sens, czy jest w stanie wnieść coś do świata medycyny. I z takim projektem zgłosiliśmy się do Wrocławia, do profesora Witkiewicza. Genialny człowiek, myślę, że na poziomie religii, który jest ikoną. I on wiedział, że tego typu zabiegi są skuteczne, bo kiedyś dostał mały grant z Unii Europejskiej, który na bardzo podstawowym poziomie zoperował kilkadziesiąt osób, więc był dużym entuzjastą, więc jak przeprowadziłem mu specjalistów z Nowego Jorku, z Austrii, polskiego neurologa, który napisał projekt, to stwierdził, tak, chętnie, zrobimy to, dostałem od nich zgodę komisji bioetycznej i do tej pory przeprowadziliśmy kilkadziesiąt zabiegów w Polsce. Niestety nie jesteśmy finansowani w żaden sposób, więc robimy kilka zabiegów komercyjnych.
co jakiś czas robimy zabiegi darmowe, no bo część pieniędzy włożone w klinikę już mi się udało odzyskać, więc to już powiedzmy, że jest sukces. Mój cel już też został zrealizowany, zrobiłem to co chciałem. I klinika dalej działa, klinika się rozwija, teraz nawet operujemy. Mamy w tym miesiącu 10 pacjentów, mamy jedną Amerykankę, bardzo ciężki przypadek. Po prostu spartolili operację w Stanach, w Detroit. Zabiliśmy się parę rzeczy, no ale moja ekipa łącznie z profesorem Sklafani, bo on teraz przylatuje do nas i pomaga przeprowadzać operację. Bo też człowiek, który ma największe doświadczenie, to jest właśnie ten, który przeprowadził w 2011 roku tą operację wspomnianą w Nowym Jorku. On jest stałym takim członkiem naszego teamu. No i mamy te 10 osób do zoperowania. Myślę, że za 2 miesiące będziemy w stanie opublikować pierwsze wyniki, które uważają, że zmienią podejście do CCSVI i zmienią podejście przede wszystkim do kwestii diagnozowania i leczenia stwardnienia rozsianego. Dlatego, że do tej pory były tylko i wyłącznie jedne badania robione na nieodpowiedniej grupie, w głupi sposób, tylko i wyłącznie żyły szyjne, fraże przez profesora Zamłoniego, który pokazał zbyt małą różnicę pomiędzy placebo a grupą rzeczywiście, której przeprowadzano zabiegi. Więc natychmiast dyskredytowano, w pewien sposób manipulując też badaniami. Natomiast no, prawda jest taka, że 70% osób jesteśmy w stanie pomóc. Okej, okay, tak dla porządku jeszcze, gdzie można więcej przeczytać o samym leczeniu, o klinice? Na stronie ccsvi-klinik-z-angielskiego.pl. Okej, okay. Zainteresowanych odsyłamy do poczytania o samej chorobie, o samej klinice. Natomiast idąc dalej, już troszeczkę zahaczyłeś o to, ale dopytam. Czy to jest projekt w 100% prywatny, czy może bezpośrednio lub pośrednio jakoś jest pieniądz podatnika zaangażowany? Nie, w 100% prywatny. I to jest ciekawe, dlatego że to pokazuje, w jaki sposób efektywnie wydaje się środki publiczne. Dlatego że skomplikowana operacja na naczyniach wewnątrzczaszkowych, na naczyniach wewnątrz korpusu, kilka godzin w znieczuleniu ogólnym, kosztuje pacjenta, mimo że VAT musimy odprowadzać, około 60 tysięcy złotych. Natomiast gdyby NFZ za to płacił, to byłoby grubo ponad 100. Więc zobacz, jaka jest dysproporcja. Gdyby to była zaaprobowana procedura medyczna, to by pacjent płacił 50 i okazałoby się, że powiedzmy klinika jest prawie rentowna. A w większości szpitalom nie wystarcza 100. To pokazuje, w jaki sposób są zarządzane państwowe szpitale. To jest znowu analogia do prywatne, państwowe. Jestem w stanie się zmieścić w połowie tego, co państwowy szpital nie jest w stanie pozwolić. Także nie mamy żadnych grantów. Oczywiście chciałbym jakiś dostać, bo dzięki temu mógłbym zoperować pewnie kilkaset osób, których nie stać na to. Zwłaszcza, że jednorazową operacją jesteśmy w stanie wyciągnąć człowieka ze stwardnienia rozsianego, który nie wiem, albo jest skazany na wózek, albo jest skazany na leki, które mu załatwią inne organy. Okej, czyli mamy projekt związany z leczeniem, który jest w pełni prywatny. Tak. Czy to oznacza, że w Polsce można sobie tak po prostu taką klinikę otworzyć i leczyć? Nie, było to piekielnie trudne. Na załatwienie całej papierologii potrzebowałem 1,5 roku. Na załatwienie wszystkich zgód, projektów badawczych. I to jest szmat czasu. Podczas gdy na dogadanie się ze szpitalem, wynajęcie części chirurgii naczyniowej, znalezienie lekarzy, którzy mogą to robić, mają kwalifikacje, włączając to lekarze z Nowego Jorku i z Austrii, potrzebowałem 3 miesięcy. Więc jeżeli masz odpowiednią motywację, to można dużo zrobić, ale znowu największą barierą nie są ani bariery finansowe, ani jakieś technologiczne, tylko bariery biurokratyczne. One są też stawiane niestety przez farmę, dlatego że farma ze sprzedaży leków na stwardnienie rozsiane generuje około 20 miliardów dolarów rocznie dochodu. Przeznacz z tego tylko 10% na lobbying, na blokowanie pewnych alternatyw i okazuje się, że te 2 miliardy mogą być wybitnie skuteczne. Na pewno wiele osób sobie pomyśli, słysząc, że tam firma farmaceutyczna przekupuje, to może jeszcze chemitrails, może jakieś teorie spiskowe. Ale czemu wciągasz inne tematy do, nie wiem, łączysz medycynę z chemtrails? Ja nie powiedziałem, że kogoś przekupuję. Powiedziałem, że jeżeli weźmiesz tylko i wyłącznie 10% dochodów, które mają ze sprzedaży leków, to lobbując w odpowiedni sposób, nie przekupując, jesteś w stanie postawić skuteczne bariery prawne, które sprawiają, że całe otoczenie kliniki, na które potrzebowałem 3 miesięcy,
musi czekać kolejne prawie półtorej roku, aż dostanę odpowiednie pozwolenia. Nie jest to mój pogląd, natomiast wiem, jak to jest czasami odbierane w internecie, kiedy ktoś coś wspomni o jakimś lobbingu, jakimś przekupstwie, jakimś, zaraz jakieś spiski się do tego dorabia i wyśmiewa taką osobę. Tak. To, ale tak, tak jest metoda. Teoria spiskowa, generalnie sam termin teoria spiskowa, ma około 40 lat i została wymyślona nic indziej, tylko przez CIA właśnie po to, żeby dyskredytować teorie niewygodne dla Stanów Zjednoczonych. I to są twarde fakty. To nie jest żaden mój wymysł. Okay. Więc jeżeli chcesz kogoś wyśmiać, podpinasz właśnie różne kolejne teorie z płaską ziemią czy z czymkolwiek innym po to, żeby zrównać poziom, sprowadzić poziom rozmówcy, który posługuje się logicznymi argumentami, do poziomu argumentów, które są wyśmiewane przez 99% społeczeństwa. A wracając do chemtrails, dawny szef którejś z dużych agencji wywiadowczych, nie wiem czy nie NSA, albo NSA, albo CIA, przed kongresem otwarcie powiedział, że programy geoinżynierii, których jednym z elementów jest chemtrails, są prowadzone od 20 lat. I to nie są moje słowa, to są słowa wiceszefa jednej z ważniejszych agencji na świecie. Nie wejdę w polemikę, bo przyznam się szczerze, że tym tematem się nie interesuje, ale źródło tych słów, gdzie to mogę odnaleźć? Albo sprawdź na NSA, albo CIA. Wiceszef którejś z tych agencji podczas zeznań przed kongresem. To są odtajnione rzeczy. To myślę, że widzowie, ci bardziej dociekliwi, chętnie zweryfikują i ewentualnie podzielą się w komentarzami. Natomiast wracając do kliniki i tutaj do twardej polskiej rzeczywistości. A czy oprócz tego, że są tam różne wymagania co do tego leczenia, biurokracja i tak dalej, to czy zdarzyło się Wam, że właśnie taka inicjatywa jak Wasza była jeszcze do tego blokowana wręcz przez właśnie biurokrację albo głupie przepisy? Tak. Ja nie potrzebowałbym zgody Komisji Bioetycznej, gdyby nie wytyczne, zastanawiam się, jak się nazywa, Krajowego Konsultanta do Spraw Neurologii. SM jest przypisywany do choroby neurologicznej, mimo że pewne operacje na naczyniach wewnętrznych są w stanie znacznie poprawić stan pacjenta, jeżeli się je robi oczywiście w odpowiedni sposób. Jeżeli się to robi w głupi sposób, tylko żyły szyjne, przez osobę, która nie ma odpowiedniego doświadczenia, to może się to źle skończyć. Stan pacjenta może się po prostu pogorszyć. Ale neurolodzy próbują zaskarbić całą tą swoją, całą chorobę tylko i wyłącznie dla siebie, próbując odcinać alternatywne rzeczy. Więc krajowy konsultant neurologii, pani Danuta Ryglewicz, wiele lat temu, mówiąc wprost, swoimi możliwościami zablokowała możliwość wykonywania tych zabiegów. Sprawia w taki sposób, że dopuszczone są tylko zabiegi wykonywane w ramach badań zaaprobowanych przez Komisję Bioetyczną. My na szczęście dostaliśmy zgodę Komisji Bioetycznej ze względu na to, że to jest pierwszy na świecie taki projekt, który obejmuje cały układ żylny, począwszy od naczyń wewnątrzczaszkowych, aż prawie po żyłę nerkową. Ale to jest bariera właśnie stawiana przez ludzi z pogranicza medycyny i polityki. O takim właśnie przykładzie lobbingu mówiłem. To może skoro są tutaj takie problemy, to trzeba było otworzyć tę klinikę za granicą. Rosja, Białoruś, Meksyk. W Meksyku możesz. W Meksyku jest bardzo dużo klinik alternatywnych w stosunku do tej medycyny akademickiej. Leczące osoby pozornie z chorób nieuleczalnych, dlatego że na przykład w Meksyku masz do konstytucji wpisane dowolność wyboru leczenia. Czyli to pacjent będzie decydował o sposobie leczenia, a nie izby lekarskie, które mogą zabronić lekarzowi zastosowania skutecznej terapii. Więc mamy dużo większą konkurencję. Pacjent ma możliwość skorzystania z medycyny konwencjonalnej, medycyny chińskiej, medycyny, która jest uznana w różnych środowiskach za niesprawdzona. Wszystko jest niesprawdzone. Nie ma badań, że odpicie 2 litrów wody jest skuteczne. Nikt takich badań nie prowadzi, nigdy nie będzie prowadził, dlatego że nie prowadzi się badań, z których nie da się skomercjalizować.
Więc ja też często słyszę zarzuty, że przecież nie ma badań, że coś jest skuteczne, przynajmniej to, co robimy. Dlatego właśnie robimy badania i za moment pierwsze wyniki zostaną opublikowane. Ale wracając, no, moim pierwszym językiem jest język polski. Tutaj znałem ludzi, miałem pewne kontakty, dlatego otworzyłem tą klinikę w Polsce, a nie w krajach, gdzie byłoby mi to łatwiej być może zrobić. Ile w taki projekt trzeba zainwestować i ile czasu to trwa, żeby zacząć na nim zarabiać? Nadal nie zarabiam, może inaczej, powoli wyciągam pieniądze, które w to włożyłem. Nie odpowiem Ci na to pytanie, dlatego że jeżeli to robisz z głową, oszczędzając pieniądze, bo to są moje prywatne, a nie pieniądze publiczne, to nie musisz kupować szpitala, możesz wynająć część oddziału chirurgii naczyniowej. Nie musisz tworzyć całej infrastruktury, tylko możesz ją podnająć. Możesz dobrze wynagradzać lekarzy nie w systemie miesięcznym, ale w systemie ryczałtowym od wykonania zabiegu. Możesz mieć profesora z Nowego Jorku, który nie kasuje Ci 10 tysięcy dolarów za zabieg, jak wielu profesorów tej klasy, na przykład z Izraela, ale jest na tyle zaangażowanym człowiekiem w dobro pacjenta, że przyjeżdża tutaj uczyć innych. I wtedy możesz to robić w rozsądnych pieniądzach. Czy w Waszej działalności występował element charytatywny i czy jeszcze w przyszłości dalej będzie? Tak, znaczy wiesz co, zoperowaliśmy ileś osób tak zwanych fundacyjnych. W pierwszej kolejności zoperowaliśmy chyba 3-4 osoby, później kolejne osoby na przemian z pacjentami komercyjnymi. Problem jest taki, że bardzo szybko utworzyła się lista 100 osób chętnych do zoperowania. A na zaoperowanie 100 osób ja potrzebuję ponad 4 miliony, których nie mam, no i też nie chcę wykładać już więcej prywatnych pieniędzy. Więc jeżeli nam zostają pieniądze z operacji komercyjnych, to czasami operujemy kogoś po prostu za free. Teraz już wiem, kto będzie operowany jako kolejna osoba, ale wolę go ściągnąć przed samą operacją niż na wizji mówić. Bez wielu osób, które naprawdę mają ciężką sytuację i materialną, i życiową, a jednocześnie są mega, mega osobami i tego typu osoby chcę zaoperować. Czy polski rząd może Wam teraz jakoś pomóc? Oczywiście, że może, dlatego że jeżeli masz osoby chore na stwardnienie rozsiane, to rząd refunduje część leków, które według twardych danych mogą co najwyżej spowolnić postęp choroby. Podając człowiekowi odpowiednie dawki witamin, wyprowadzając jego organizm na taki poziom, jaki powinien być, też spowolnisz postęp choroby. Natomiast żaden lek nie cofa Ci choroby. A w tym przypadku, tuż po operacji, jeżeli przywrócimy prawidłową cyrkulację krwi, już widać pierwsze postępy. Mam pacjenta, Filip jest świetnym przykładem, chłopak, którego za darmo zoperowaliśmy. Też bardzo dobrze go wybraliśmy po rezonansie, bo widać, że możemy mu bardzo pomóc. Filip chodził od ściany do ściany, trzymając się dosłownie ścian, bo nie był w stanie balansu utrzymać, miał bardzo słabe nogi. Po operacji zaczął chodzić dużo lepiej. Miesiąc po operacji przysłał mi filmik, jak się rozpędza biegnąc i wskakuje na 4 czy 5 schodów. Inny nasz pacjent, który miał gigantyczny problem z chodzeniem i z równowagą, jeździ na rowerze, wspina się na górę 350 metrów przewyższenia. I to są rzeczy, które są namacalnymi dowodami pokazującymi, że w pewnej dobrze wyselekcjonowanej grupie dobrze zrobiony zabieg potrafi sprawić, że osoba, która jest skazana na wózek, na rentę, na wykluczenie społeczne, jest w stanie wrócić do zdrowia bez konieczności podawania leków, które co najwyżej mogą spowolnić chorobę. Żaden lek nie jest w stanie cofnąć pewnych symptomów. Komórki macierzyste mogą, dlatego że naprawią uszkodzone partie mózgu czy rdzenia, ale na to też jeszcze nie ma badań. Ja to przetestowałem na własnym przypadku, więc wiem. Natomiast politycy mogliby dużo zyskać i dla siebie, i dla budżetu, gdyby nagle okazało się, że możemy w krótkim czasie zoperować, powiedzmy, nie wiem, nie 100 osób, a 1000, i to już jest wtedy naprawdę bardzo duża grupa badawcza. Projekt jest tak ułożony, że wychodzą nam z tego po prostu konkretnie twarde dane i nagle się okazuje, że część środków, które idą na nieskuteczne leki, które powodują ogrom innych problemów,
część tylko środków może zostać przesunięta na taki projekt badawczy, który sporej części osób jest w stanie pomóc. Część być może trwały, część być może czasowy. Mówię czasowy dlatego, że minęło dopiero 2,5 roku od czasu, kiedy zaprowadziliśmy pierwszą osobę. Właśnie ten chłopak, który na góry tak się fajnie wspina. Ale spora część osób, która wcześniej byłaby skazana na wózek, na rentę, nagle okazuje się, że jest zdrowa. I dla budżetu są to gigantyczne oszczędności. Plus znowu mogłoby się okazać, że Polska jako jedyny kraj wynosi opiekę medyczną na wyższy poziom. No, mamy przykład minister Kopacz, która jako jedyna w Europie w pewnym momencie pod skrajnie silnymi naciskami oparła się lobbyingowi, nie kupiła szczepionek i jej pozycja bardzo, bardzo silnie wzrosła. Natomiast tak jak powiedziałem, nie mieliśmy do tej pory żadnej pomocy publicznej, mimo że próbowaliśmy. No i właśnie w drugą stronę teraz trochę. Jaka gwarancja, że kiedy byłby dla Was przygotowany przelew od rządu, to nagle by się nie okazało, że Wy jednak potrzebujecie 10 razy więcej na taki zamian? Nie, ja wiem ile potrzebuję na pacjenta. Wiem przy jakiej kwocie jestem rentowny. Więc tą kwotę mnożymy przez, nie wiem, 100. I mamy budżet na zoperowanie 100 pacjentów. Tak ci powiedziałem, ja nie muszę tworzyć, może inaczej, mam kolejne dwa projekty w przygotowaniu, ale ja nie muszę pod to budować kliniki. Jeżeli będę miał kiedyś środki, może zbuduję, ale tylko w sytuacji, w której sprzęt będzie pracował na siebie 18 godzin na dobę. A nie tak jak niestety dzisiaj jest, gdzie szpital dostaje środki, ma najnowocześniejsze wyposażenie, a później nie dostaje kontraktu na jego wykorzystanie. Mamy taki jeden z najnowocześniejszych robotów, Da Vinci. Najwyższy poziom medycyny. Kosztował gigantyczne pieniądze, niewyobrażalne. I szpital dostał pieniądze na jego zakup, ale nie dostał na jego wykorzystanie dla pacjentów. To co, prywatyzujemy ochronę zdrowia? To jest zbyt złożony temat. Moglibyśmy na ten temat rozmawiali dziesiątki godzin. Na pewno powinien być zmieniony model leczenia. NFZ nie powinien płacić za leczenie, tylko za konkretny efekt. I nagle by się okazało, że wiele terapii, które polegają na leczeniu pacjentów, permanentnym leczeniu, nie mają prawa bytu i nie uzyskują finansowania. Zniesienie wszelkich monopoli. Dzisiaj monopolem jest medycyna akademicka, farmakologia, a kompletnie nie dopuszcza się inne gałęzie medycyny, które dowiodły przez setki lat swojej skuteczności. Tym nie do końca optymistycznym akcentem kończymy. W kolejnych odcinkach już przejdziemy na tematy inwestycyjne, okołokryzysowe, okołonieruchomościowe i tego typu Twoje chyba koniki. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.